Cześć, tu Marta. Jak zwykle witam Was bardzo serdecznie na kanale Sezon Literacki w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy sobie o książkach, które przeczytałam w marcu. Od razu zaznaczę, że to podsumowanie czytelnicze nie będzie zbyt duże, ponieważ marzec nie był jakimś takim szczególnie zaczytanym miesiącem, a wróciłam też do książek, które już bardzo dobrze znam i Wy też na pewno je bardzo dobrze znacie, tak więc nie będę za dużo czasu im poświęcać, więc myślę, że dosyć szybko przebrniemy przez ten film razem. Pierwsza książka, o której chciałabym Wam opowiedzieć, to jest jednocześnie pierwsza książka, którą przeczytałam w marcu i jest to Teres Bowman Utonęła. W Polsce jest to najnowsza książka tej autorki, natomiast chronologicznie jest to jej debiut literacki. Jeżeli chodzi o Teres Bowman, to ja pokochałam tę autorkę przede wszystkim w zeszłym roku za powieść Ta druga, natomiast czytałam również jej książkę O zmierzchu, wydaną w Polsce, która aż tak dużego wrażenia na mnie nie zrobiła. No i byłam bardzo ciekawa, gdzie w tym wszystkim uplasuje się jej debiut literacki, czyli książka Utonęła. I od razu Wam powiem, że jest na drugim miejscu, zaraz po tej drugiej, ale uważam, że jest to bardzo dobra książka, naprawdę niczego jej nie brakuje. I gdybym w ogóle ja nie wiedziała, że to jest debiut literacki, to w życiu bym tak nie pomyślała, ponieważ ta książka jest naprawdę świetnie napisana. Tutaj warsztat Teres Bowman jest naprawdę rewelacyjny od samego początku. To, jak ona językiem i takim swoim właśnie kunsztem literackim buduje atmosferę w tej książce, to jest naprawdę coś niesamowitego. Ale może od początku. O czym w ogóle to jest historia? Na początku, kiedy zaczęłam tę książkę czytać, to bardzo skojarzyła mi się z inną książką wydawnictwa Pauza, ale innej autorki, z książką Dorośli, Marie Aubert, którą myślę, że część z Was może znać, ponieważ ja o niej mówiłam, ale też mówiło o niej wiele innych osób na BookTubie. Jest to dosyć popularna książka, tak więc pewnie kojarzycie, o czym ona jest. Tak samo i tutaj właśnie, w książce Utonęła, mamy ten sam motyw dwóch sióstr, które niejako walczą o tego samego mężczyznę. To znaczy mamy naszą główną bohaterkę, która zakochuje się, albo raczej wdaje się w taką niestosowną relację z mężem swojej siostry i ona również przyjeżdża właśnie do takiego domku na wsi, gdzie mieszka jej siostra z owym mężem. Natomiast trochę ta książka się później rozmija z dorosłymi w dalszej części, ponieważ tutaj mamy, nie chcę też za dużo zdradzać, bo ta książka jest bardzo cieniutka i tak naprawdę wszystko, co tutaj powiem, może być spoilerem, ale tutaj mamy motyw takiej przemocy domowej, takiej przemocy, wiecie, za zamkniętymi drzwiami, o której tak naprawdę nikt z zewnątrz nie zdaje sobie sprawy. Jest to jednocześnie taka książka, która trochę nosi znamiona thrilleru i to zresztą też jest chyba w opisie, gdzieś to tutaj, tak, to więcej niż zwykły skandynawski thriller, także ta książka w ogóle jest kategoryzowana, zaliczana do gatunku thriller. Ja bym tak nie powiedziała, dla mnie wciąż jest to jednak literatura piękna, natomiast rzeczywiście są tutaj takie elementy niepokojące, takie elementy budzące grozę w pewnym sensie, ale znowu nic tutaj nie jest dosłowne, bo tak jak wspomniałam, tak naprawdę na tym poziomie fabularnym nie dzieje się zbyt dużo. To znaczy, dzieje się, ale jakby niedosłownie, mam wrażenie, że niedosłownie to jest słowo klucz, jeżeli chodzi o tę książkę. To wszystko jest gdzieś tam niedopowiedziane między wierszami, a to, co tutaj jest najważniejsze, to klimat, jaki buduje autorka właśnie za pomocą słów, za pomocą języka i przede wszystkim za pomocą opisów przyrody, bo ta przyroda tutaj gra pierwsze skrzypce, wydaje mi się, że właśnie ta przyroda jest tutaj najważniejsza. Takim bardzo powtarzającym się motywem jest jezioro i w ogóle jest tutaj takie dosyć dosłowne odniesienie do obrazu Ofelia. Tutaj gdzieś postaram się Wam wyświetlić, jak ten obraz wygląda, jeżeli nie zapomnę przy montażu. No i właśnie ta przyroda, a przede wszystkim to jezioro, te wodorosty, węgorze, gdzieś tam oślizgła snujące się w jeziorze, te wodorosty, które oplatają, ale są też lilie wodne, są też storczyki, które hoduje siostra głównej bohaterki. Tak więc no naprawdę ta roślinność jest tutaj mega ważna dla tej powieści i to właśnie na tym poziomie autorka buduje całą tę historię, to znaczy właśnie na poziomie tych opisów przyrody. To jest taka książka, która bardzo gdzieś tam włazi pod skórę i wywołuje takie mrowienie, takie nieprzyjemne uczucie takiego dyskomfortu, można powiedzieć. Bardzo nieoczywista powieść, ale naprawdę bardzo dobra, bardzo niejednoznaczna. Myślę, że można sobie ją interpretować na wiele sposobów. Tak jak wspomniałam, takim najważniejszym motywem jest tutaj ta przemoc, no i te opisy przyrody właśnie, które w jakimś sensie tę przemoc wyrażają. Także to są dwa takie najmocniejsze punkty tej powieści, najważniejsze wydaje mi się również. Tak jak wspomniałam, język jest naprawdę genialny i gdyby nie to, że ja wiem, że to jest debiut, bo tak była ta książka reklamowana, ale ja też w ogóle po prostu bardzo lubię tę autorkę po poprzedniej książce, o której już wspomniałam, tak więc po prostu się interesowałam tym, co ona pisze i co wydała wcześniej, więc nie jest to dla mnie zaskoczeniem, ale naprawdę w ogóle tego nie widać i chciałabym powiedzieć, że jej warsztat literacki, jej warsztat pisarski się rozwinął, ale on był po prostu na mega wysokim poziomie od samego początku. Tak więc ja Wam bardzo tę książkę polecam, szczególnie jeżeli czytaliście inne książki Teres Bowman, to naprawdę po tą również warto sięgnąć. Oczywiście jest to specyficzna literatura i nie do każdego przemówi taki styl pisania i taki sposób przedstawiania akcji i przedstawiania powieści i budowania fabuły. Do mnie to trafia w 100%, tak jak już mówiłam wielokrotnie, mam wrażenie, przy książkach wydawnictwa Pauza. To jest zdecydowanie mój typ literatury, ale rozumiem, że nie każdemu może się spodobać. Jeżeli jednak czytaliście jakieś książki tego wydawnictwa, a już szczególnie książki tej autorki i podobały Wam się one, to koniecznie sięgnijcie po Utonęła, bo w takim wypadku ta książka również powinna Wam się spodobać. Ode mnie ona chyba dostała 4 gwiazdki na 5, tak więc naprawdę mocna pozycja w marcu. Później przeczytałam książkę Harry i Meghan Chcemy być
wolni. Mam ją tutaj w formie e-booka, ale chyba po prostu sobie tego Kindle odłożę i wkleję Wam tutaj okładkę, bo wiem, że od niego odbija się dosyć mocno lampa. O tej książce już mówiłam na moim Instagramie, ponieważ w marcu odbył się taki live na moim Instagramie z moją przyjaciółką Agnieszką, który dotyczył brytyjskiej monarchii, brytyjskiej rodziny królewskiej, tego jak ona funkcjonuje, jakie ma obowiązki, jak to tam wszystko wygląda. W odniesieniu również do tego wywiadu, którego Harry i Meghan udzielili u Opry. Tak więc o tym wszystkim rozmawiałyśmy i między innymi właśnie ta rozmowa dotyczyła także tej książki. Tak więc tam na pewno możecie znaleźć więcej, ten live jest zapisany, więc zapraszam Was na mojego Instagrama, link jest na dole w opisie. I na pewno jeżeli jesteście ciekawi tego tematu, to możecie sobie jeszcze tego live'a obejrzeć. Natomiast tutaj tak tylko szybko powiem, ponieważ nagrywałam też tą książką Reading Vlog i prawdopodobnie on się pojawi na początku kwietnia, więc też nie chcę się tutaj powtarzać, więc tak szybko tylko powiem, o czym jest to książka. Jest to oczywiście książka, tak jak tytuł wskazuje, o Harrym i Meghan i o tej ich drodze do wolności, to znaczy o tej drodze do tego słynnego Mexitu, czyli wystąpienia Harry'ego i Meghan z brytyjskiej rodziny królewskiej. Jak do tego doszło, dlaczego do tego doszło. Natomiast trzeba tutaj podkreślić, że jest to książka bardzo stronnicza, bo sam autor, Omid Scovey, jest sympatykiem Meghan. Nie wiem, czy jest jej bliskim przyjacielem, czy po prostu bardzo ją lubi, ale generalnie nie ukrywa tego, że darzy Meghan sympatią. Więc jest to książka bardzo stronnicza i to rzeczywiście czuć od pierwszych stron tej książki. To znaczy mamy tutaj bardzo taki wyidealizowany obraz Meghan i Harry'ego, ich relacji i tego, jak oni się wzajemnie dogadują. To jest taka książka Harry i Meghan kontra Pałac Buckingham. Także no, bardzo stronnicza rzecz, ale na pewno można się ciekawych faktów na temat Mexitu dowiedzieć, tylko że po prostu warto mieć na uwadze, że to jest tylko jakby jedna strona tej historii, nie znamy całości. Oczywiście nie mówię, że ona nie jest prawdziwa, natomiast rzeczywiście dobór słów w tej książce jest taki, że bardzo mocno czuć, że jest to książka, która ma przede wszystkim wybielić Harry'ego i Meghan i tą ich decyzję o wystąpieniu z monarchii. Czyta się całkiem przyjemnie, mi się ją czytało dobrze, naprawdę się wciągnęłam i byłam ciekawa tego, co tam się wydarzyło, także nie twierdzę, że jest to zła książka, ale po prostu trzeba mieć na uwadze to, że nie jest ona obiektywna. Więcej o niej powiem w Reading Blogu, także na tym skończę. Natomiast kolejne książki, które przeczytałam w marcu, to był mój powrót do Hogwartu. Ja uwielbiam te powroty, to są naprawdę zawsze takie cudowne chwile spędzone przy tych książkach. Ja nie wiem, jak to jest, że ja generalnie czytam wolno i raczej nie potrafię czytać książki dłużej niż godzinę i tak zupełnie bez rozpraszania się, a nawet godzina tak bez takiego całkowitego rozpraszania się, typu, nie wiem, wstania do kuchni po coś, czy zajrzenia do telefonu jest dla mnie ciężka. Natomiast jeśli czytam Harry'ego, to ja naprawdę mogę czytać te książki calutki dzień, przeczytać jedną książkę w jeden dzień i w ogóle mnie to nie męczy i ja ciągle chcę wracać do tego świata, mimo że znam już te książki bardzo dobrze, bo czytałam je naprawdę wiele razy. I tym razem przeczytałam Więźnia Azkabanu oraz Zakon Feniksa. Akurat te dwie części, dlatego że w zeszłym roku w wakacje słuchałam w audiobooku, ponieważ był nagrywany w czasie kwarantanny Kamień Filozoficzny, a później gdzieś tam w lipcu czy w sierpniu czytałam Komnatę Tajemnic, tak więc teraz zabrałam się za Więźnia Azkabanu, no i później stwierdziłam, że chcę jednak dalej kontynuować tą przygodę i nie sięgnęłam po Czarę Ognia z tego względu, że ją również czytałam jakoś w zeszłym roku, więc stwierdziłam, że przejdę po prostu od razu do Zakonu Feniksa. Myślę, że w kwietniu dalej będę te książki kontynuować, więc przeczytam sobie Księcia Półkrwi i pewnie również Insygnia Śmierci. Chciałam tutaj jeszcze tylko wspomnieć, bo oczywiście nie będę Wam mówić, o czym są to książki, bo myślę, że wszyscy doskonale wiemy, także nie ma sensu poświęcać po prostu temu za dużo czasu. Chciałam tylko dodać, że jest kilka takich ciekawostek w tych książkach, które może nie każdy zna, bo one nie są takie oczywiste i ja też znam je tylko dlatego, że ja jestem naprawdę ogromnym Potterheadem i lata temu, kiedy istniał jeszcze Pottermore, po prostu przesiadywałam na różnych forach i tak dalej, ludzie wypisywali takie rzeczy. Też jakby sama ich nie odkryłam w tych książkach, a nie wszystkie w każdym razie. I teraz po prostu czytając te książki, zwracałam na nie uwagę i pisałam o tych ciekawostkach na moim Instagramie. I te relacje Wam się bardzo podobały, z tego co widziałam po reakcjach, tak więc one są zapisane na moim profilu na Instagramie również. Ciekawostki o HP, chyba tak jest zatytułowana ta relacja. Jeżeli wejdziecie na mój profil na Instagramie, to na pewno znajdziecie. Jeżeli jesteście ciekawi, jakie to są ciekawostki, bo to są takie tak zwane easter eggi, czyli takie wielkanocne jaja, które autorka zostawiała gdzieś tam w poprzednich częściach do kolejnych części. Na przykład w piątej części pojawiają się horcruxy, w trzeciej części pojawia się jakaś przepowiednia profesor Trelawney, która później się spełnia w kolejnych tomach. Tak więc, no to są takie naprawdę ciekawostki dla prawdziwych fanów, więc jeżeli Was to interesuje i chcielibyście sprawdzić, czy to jest coś, co już wiedzieliście, czy coś, o czym nie mieliście pojęcia, to zachęcam do zerknięcia tam. Myślę, że jeżeli coś jeszcze wpadnie mi w oko przy okazji kolejnych tomów, to będę tę relację uzupełniać. I ostatnia już książka, którą czytałam w marcu, o której również będę mówić w tym reading vlogu, więc też nie chcę jej tutaj poświęcać za dużo czasu, to jest książka Poradnik dla dżentelmena o występku i cnocie Mackenzie Lee. Jest to książka, o której swego czasu bardzo mówiła Kat na kanale Kat Vloguje, kiedy jeszcze ta książka w ogóle nie była wydana w Polsce. I pamiętam, że Kat się ta książka bardzo podobała i ona gdzieś tam utkwiła w mojej głowie. Pamiętałam, że taka książka istnieje. I kiedy usłyszałam, że wychodzi w Polsce, stwierdziłam, że w sumie bardzo chętnie bym tę książkę przeczytała. Natomiast okazało się, że nie jest to coś do końca dla mnie. Ja nie uważam, że to jest zła książka, żeby nie było i myślę, że wielu osobom może się spodobać.
po prostu nie spodobała się mnie aż tak. Znaczy dla mnie to jest taki bardzo mocny przeciętnik. Ja po prostu o tej książce zupełnie nie będę pamiętać. Ale po kolei, o czym to w ogóle jest? Mamy tutaj XVIII wiek i pewnego brytyjskiego lorda Henry'ego, który prowadzi taki bardzo rozwiązły tryb życia, taki hulaszczy, to znaczy pije mnóstwo alkoholu, spotyka się z kobietami, z mężczyznami, ku niezadowoleniu swojego ojca. I ojciec wysyła go na taką roczną wyprawę po Europie z nadzieją, że kiedy ten jego syn wróci, to zmężnieje, wydorośleje, przestanie prowadzić właśnie taki tryb życia i zacznie się zachowywać tak, jak na lorda przystało, żeby bez problemu mógł mu powierzyć całą tą fortunę, wszystkie obowiązki itd., itd. No i Henry wyjeżdża właśnie do Europy ze swoją siostrą i ze swoim najlepszym przyjacielem Percy oraz z jakimiś tam pracownikami ojca, którzy mają go poniekąd pilnować. No i trafiają najpierw do Francji, później są w Hiszpanii, gdzieś tam podróżują rzeczywiście po kilku miastach w Europie, czy nawet kilkunastu. Natomiast warto zaznaczyć tutaj, i to nie jest spoiler, bo to wiadomo od samego początku i to też jest w opisie, że Henry jest zakochany w swoim przyjacielu Percy. I właśnie ta relacja tutaj jest bardzo ważna dla tej książki. Ona nie jest na pierwszym planie, ponieważ jednak na pierwszym planie jest intryga, bo jest to książka przygodowa. Jest tutaj taka bardzo mocno zawiązana intryga, związana z dosyć ciekawym tematem, bo z alchemią, o tym, czy można wyleczyć epilepsję, która w tamtych czasach była uznawana za chorobę psychiczną. No i w ogóle naprawdę jest kilka takich ciekawych wątków. Natomiast mimo tego, że ta intryga jest na pierwszym planie, albo autorka bardzo chce, żeby ona była na pierwszym planie, to jednak widać, że w całej tej powieści ten romans jest najważniejszy, więc dla mnie jest to trochę bardziej romans niż książka przygodowa mimo wszystko. I chyba trochę tutaj mi to zazgrzytało, chociaż ten romans nie jest zły, on nie jest jakiś taki bardzo nachalny, jest dosyć naturalny. I rzeczywiście taki, że się kibicuje Percy'emu i Henry'emu właśnie, żeby oni byli razem, żeby to się wszystko ułożyło między nimi. No nie wiem, nie jest to książka, która wywarła na mnie po prostu jakieś wielkie wrażenie. Czytałam ją, bo czytałam. Nie przywiązałam się za bardzo do żadnego z bohaterów. Dla mnie to jest takie 2 na 5. Taki naprawdę taka książka okej, ale nic bym nie straciła, gdybym jej nie przeczytała, tak mi się wydaje. Tak więc ja osobiście jej nie polecam, ale jeżeli lubicie takie klimaty, to znaczy właśnie XVII-wieczną Europę, czyli takie bardzo stare czasy, trochę tutaj jest takich elementów pirackich też. Wydaje mi się, że ta książka się spodoba osobom, którym podobała się książka na przykład Córka Króla Piratów, bo to są takie dosyć podobne klimaty, tak więc jeżeli tamta książka Wam się podobała, to myślę, że też ma spore szanse ta książka, żeby Wam się spodobać. No i tyle, chyba nie będę tutaj więcej mówić, bo tak jak mówię, będzie jeszcze reading vlog, w którym mówię w sumie podobne rzeczy, tak więc znowu się powtarzam. Dla mnie nic specjalnego, ale rozumiem, że innym może się podobać. No i to są właśnie te książki, które przeczytałam w marcu, plus jeszcze e-book o Harrym i Meghan. Także może nie było tego dużo, ale były to naprawdę bardzo przyjemne powroty do Hogwartu, bardzo dobra książka Therese Bowman, no i taka dosyć średnia książka Mackenzie Lee. No Harry i Meghan też gdzieś tam po środku się plasuje, powiedzmy nie była to jakaś straszna i zła książka, ale też nie jakiś zdecydowany ulubieniec. Dajcie koniecznie znać, jak Wam poszło w marcu, co ciekawego czytaliście, czy jest jakaś książka marca, która rzeczywiście tak mocno się wybiła na tle innych, która wyjątkowo Wam się podobała. Jeszcze raz zapraszam na swojego Instagrama, na dole w opisie znajdziecie również linki do mojego Goodreads, jeżeli jesteście zainteresowani tym, co na bieżąco czytam. A tymczasem to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!